Tadeusz Kościuszko od dawna spogląda z pomnika na rzeszowski, zazwyczaj spokojny rynek. I pewnie dlatego po dwóch wrześniowych dniach mógł wraz z mieszkańcami miasta zgodnie potwierdzić. Tego jeszcze w Rzeszowie nie było. Ani takiej uczty, ani tylu potraw mięsnych, ani takiej zabawy. W Rzeszowie odbyła się piąta edycja Święto Mięsu Polskiego. Chlubą Podkarpacia jest wołowina. Nic więc dziwnego, że pierwszy dzień imprezy upłynął pod jej znakiem. Oto laureaci prestiżowego ogólnopolskiego konkursu przyrządzania potraw z wołowiny podkarpackiej. Jest byk w tym momencie, rożen odsłonięty, podpalenie pochodni się odbędzie, no i będziemy to jakby pilnować przez cały wieczór, całą noc, bo jutro napoczniemy tego byka wspólnie. Widzimy, że ta impreza się rozwija, promuje polską żywność, promuje polskich restauratorów i będziemy wspierać, na ile tylko będzie sił i możliwości. Jest. Podobno taką pieczeń z wołu przygotowano tu pod ratuszem ostatnio w średniowieczu. Czy można się więc dziwić, że pieczeniu tej sztuki towarzyszyła wyjątkowa celebra, która tylko wzmagała apetyt publiczności? Półtonowy byk powoli zmieniał się w pieczyste, a tymczasem rzeszowian bawiła czeremszyna. To jeden z najciekawszych polskich zespołów folkowych, który smakowicie łączy inspiracje polskie, białoruskie i ukraińskie. To właśnie sprawiło, że na rzeszowskim rynku zapanowała niemal magiczna atmosfera. Niedzielny poranek dla organizatorów oznaczał pełną mobilizację. Trzeba dołożyć do kotła, nakroić, naciąć, nasmażyć i naważyć. Za chwilę zawitają tu tłumy i już nie będzie czasu na tłumaczenie, że warzywa to tylko dodatek. To przecież świętomięs Polski. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, serdecznie zapraszamy w okolice sceny. Dobrą tradycją tej imprezy jest organizowanie konferencji poświęconych aktualnym problemom branży mięsnej. Eksperci i tym razem nie zawiedli, a szacowna sala rzeszowskiego ratusza dawno nie słyszała tylu zasłużonych pochwał dla włodarzy miasta. Zanim pan prezydent się zabierze głos, to ja chciałem wyrazić jako organizator tego wydarzenia na ręce pana prezydenta Ferenca, proszę przekazać najlepsze pozdrowienia i podziękowania, bo powiem Państwu, to jest piąta jubileuszowa edycja, ale z taką przychylnością władz miasta to nie spotkaliśmy się z żadnym miastem. Dziękuję wszystkim organizatorom za przygotowanie. Prelegenci wiele uwagi poświęcali roli mięsa w prawidłowo zbilansowanej diecie i w swoich bardzo ciekawych wykładach udowadniali, że w mięsie siła, bo mięso to... Białko zwierzęca, podobno też jesteśmy do królestwa zwierząt, należymy. Więc to po pierwsze. Po drugie, no na pewno energia. Ten, przynajmniej minimalna zawartość tłuszczu daje tą energię. To następnie składniki mineralne. No, jedyne źródło, jeżeli chodzi o żelazo, to jeszcze żelazo w pełni przyswajalne, żelazo chemowe. To witaminy. Jedyne praktycznie źródło, najlepsze źródło witaminy B12, która decyduje o wszystkim w organizmie. To generyk. To generyk, który daje siłę, daje potencję. To jest, jak powiedziałem, lepsze niż Viagra. Poza tym no, mięso jest tym wszystkim, co najlepsze ma w sobie produkt, bo jest produktem uniwersalnym i produktem, który zaspokaja wszystkie praktycznie potrzeby organizmu. Szanowni Państwo, nasza impreza finansowana jest z Funduszy Promocji Mięsa
drobiowego, mięsa wieprzowego i mięsa wołowego. I dzisiaj te trzy gatunki królują w naszych atrakcjach kulinarnych na terenie całego rynku. A więc jeżeli Państwo odwiedzą nasze stanowiska, wszędzie tam spotkacie albo drób, albo wieprzowinę, albo wołowinę. Formuła tej imprezy jest tak pomyślana, by zapewnić atrakcje dla całych rodzin, ale organizatorzy zawsze szczególną uwagę przywiązują do zagwarantowania wielu różnorodnych atrakcji dla najmłodszych. Farby i kredki, możliwość twórczego spędzenia czasu. To się zawsze sprawdza. A jeśli do tego dorośli opowiadają tak bardzo ciekawie o hodowli zwierząt? Niezawodna okazała się pomoc pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podobnie jak Marka Cyrisa, aktora, który błyskawicznie nawiązał kontakt z dziećmi i za pomocą swojej zaczarowanej skrzyni bawił najmłodszych i najstarszych. Gimnastyka, gimnastyka, po niej kata szybko znika, śmiało! Gimnastyka, gimnastyka, po niej co? Po niej kata szybko znika. Teraz czekam na Wasze propozycje. Spróbujcie pokazać jakieś ćwiczenia gimnastyczne. Śmiało, ja patrzę przez moje czerwone okulary. No śmiało, pajacyki, przysiady, co mam tam do głowy? O, świetnie tutaj kolega, bardzo dobrze! Dziewczyny, a Wy co na to? Ekstra, ale on ma kondycję! Ja jestem kucharz Albert, bardzo lubię gotować różne smakołyki. No to słuchajcie, to zanim zakręcicie, to może wszystkim zaśpiewamy, co to jest to koło fortuny, co Wy na to? Zrobimy zespół? Pokaż. Anitka stanie po mojej stronie, po tej prawej. Natan tutaj. Ja zaśpiewam piosenkę o tym kole fortuny, Wy się dowiecie, o co chodzi. I publiczność też. Zgoda? Dobra? A potem kręcicie. Anitka pierwsza, a Natan drugi. Zgoda? Jeszcze jedna niespodzianka na kole fortuny. O! A tu trzynastka. Tłum z godziny na godzinę gęstniał, racząc się zupą gulaszową, grillowanymi wędlinami i zawartością megapatelni. A tymczasem parada mięsna ruszyła na ulicę Rzeszowa po kolejnych gości. Nic tak nie przekonuje do jakiejś tezy jak żywy przykład. Dowodem na to, że w mięsie siła były pokazy sumo, przygotowane przez klub sportowy Sumoka Rzeszów. Dlaczego w mięsie siła? Dlatego w mięsie siła my jesteśmy przedstawicielami walk
sportu walki sumo, gdzie mięso to jest podstawą naszej diety sumo. I wszyscy zawodnicy, dla nich sumo to przede wszystkim potrawy mięsne. To rzeczywiście daje krzepę siłę. Tak, rzeczywiście daje siłę, właśnie białko, dużo białka, dużo mięsa. Także nasza dieta jest oparta na mięsie. Czy widział pan wegetarianina, zawodnika sumo? Nie zdarzyło mi się właśnie w sumo, żeby spotkać jakiegoś wegetarianina. Wszyscy właśnie jemy bardzo dużo potraw mięsnych. Stają przed linią startu, która nazywa się po japońsku Shirkisen. I na komendę hake hoi, co znaczy do przodu, następuje start. I walka. Stereotyp japońskiego zawodnika sumo to otyły kolos. A tu proszę, niespodzianka. Smukła, wysportowana dziewczyna. Przez grupę reprezentacyjną. Zawodniczka sumo szczupła, wysportowana. Jak to możliwe? Możliwe, wszystko jest możliwe. Jak ktoś chce, to może. I też je mięso, wcale się nie obawia tego mięsa. Nie, właśnie mówiłam trenerowi, że właściwe święto zależy od pokazu. Jak jest mięso, to jest masa, jest siła, jest wszystko. A oto ciąg dalszy przełamywania stereotypów. Na oczach widzów pod czujnym okiem kamery tradycyjne podkarpackie przysmaki serwowano w niezwykły sposób. Na szybko, na czym czary polegały? Na azocie. Czyli? Ciekły azot, oliwa i wszystko. Kuchnia molekularna. Tak, tutaj szef Krzysztof Polak, fachowiec mistrz kuchni molekularnej przyjechał. Pomaga nam, szkoli, uczy, pokazuje ludziom, jak można wykorzystać nowoczesne sztuki gotowania. Łączymy z mięsem, oczy, mięso, na różne sposoby wydajemy. Pokazujemy, jak wykorzystać te nowe techniki, bo tu wszyscy oglądamy telewizji. Nie bać się. A my to wykorzystujemy dzisiaj z mięsem, po prostu, co można ciekawego. Znakomity surowiec, znakomite przepisy i wykonanie. To sprawdzona recepta na formowanie kolejek. Ale konieczność stania w wielokrotnie zakręconym ogonku nikomu tutaj nie przeszkadzała. Widocznie, zgodnie z polskim przysłowiem, kucharze trafili przez żołądek do serca. W mięsie są wszystkie walory takie, jakie są potrzebne dla zdrowia i prawdziwego funkcjonowania w organizmie. To, że mówimy, że wegetarianie na dzień dzisiejszy mówią, że warzywa i bez mięsa, to myślę, że to jest takie, no, każdego indywidualną rzeczą, ale my jesteśmy, jakby nie patrzeć, mięsożerni jako ludzie. I my, spożywając białko, które jest w mięsie i wiele innych rzeczy, które nam jest potrzebne do organizmu, myślę, że jest najcenniejszą rzeczą i najwartościowszą. Dlatego w mięsu siła, dlatego mięso jest w moim oczekiwaniu, gdyż sam je w bardzo dużej ilości spożywam, gdy stwierdzam, że jest zdrowe, naturalne i służy do naszego organizmu. Zapraszamy tutaj. Wszyscy, którzy rano martwili się o to, że na patelni jest tylko cebula, bardzo szybko przekonali się, że jest tu zdecydowanie więcej siły i to siły mięsa drobiowego. O co myślacie? Rok 2014 był rokiem, który wykazuje, że jesteśmy największym producentem drobiu w Unii Europejskiej. Wynikiem około 2 200 000 ton zajmujemy pierwsze miejsce w Unii Europejskiej wśród krajów bardzo dużymi tradycjami produkcji drobiu, takimi jak Francja, Włochy, Hiszpania. My wszyscy ich dogoniliśmy i prześcignęliśmy. Dobrze, że to jest.
jak smakuje, jak to chodzi się do tego. Smakuje Państwu? Bardzo smakuje. Muszę zadzwonić do ciotki Gessler, żeby ją tutaj sprowokować, żeby przyjechała i żeby oceniła, bo jest bardzo dobry. Tak, i chłopaki na piątkę. No, od razu mogą zaawansować. Pani też smakuje? Bardzo smaczne, ale zaczynam dobrze. Proszę powiedzieć, a sama impreza, dobry pomysł, żeby coś takiego organizować? Bardzo dobry, powinien być częściej. Szukamy. W ciągu całego dnia można było posmakować wielu dań, ale zdaniem organizatorów równie ważna jest wiedza, jaką konsumenci przy okazji zdobywają. I to się nazywa promocja przez edukację. W czasie licznych specjalnie organizowanych konkursów publiczność mogła sprawdzać swoje wiadomości i wiele się przy okazji nauczyć. Wątroby, tak, wątroba, w tym najczęściej sięgamy po nią, jest najlepszym źródłem, tak, żelaza i witaminy B12, a więc składników, które skutecznie poprzez swoją naturalność zapobiegają nietokwistości. Słucham radio czasem. A, czyli wiedza nabyta przez internet i radio. Chcielibyśmy pierwsze miejsce uhonorować. Pani, prawda? Tak? Proszę bardzo, proszę przyjąć nagrodę. Drugie miejsce, pani, zapraszamy bardzo, zapraszam. Może się przyda pani taki gadżet kuchenny, fartuszek. Tak? I tu mamy koszulkę. Można ją wykorzystać, tak? Jak najbardziej. Kolorowe gadżety. Dziękujemy bardzo. To składniki na zapobiec. Mięsna Wszechnica to także indywidualne konsultacje. Dla wielu rzeszowian było to pierwsze w życiu spotkanie i rozmowa z dietetykiem. Gdzie występuje największa zawartość tych składników, tak? Czy w mięsie wieprzowym, odpowiedź A, czy B, w mięsie wołowym? Każdy człowiek, który pracuje szczególnie fizycznie, potrzebuje odpowiednią ilość białka do funkcjonowania. Takim naturalnym, dobrym źródłem białka jest mięso. Polskie mięso nie tylko jest bezpieczne, ale ma bardzo dobrą jakość i posiada wspaniałe walory smakowe. Czyli warto jeść polskie mięso, polskie wyroby? Nie tylko warto jeść, ale należy to robić i oczywiście robić to z dużą przyjemnością. Już za chwilę spotkanie ze znakomitym zespołem pieśni i tańca Bandowska, który w Rzeszowie... W czasie święto mięsu dbano dosłownie na każdym kroku o zapewnienie mnóstwa atrakcji, także na scenie. Dużo wyjazdów zagranicznych, także będziemy bardzo, bardzo mocno oklaskiwać naszych młodych i nieco starszych artystów. No proszę Państwa... Thank you.
wspaniała letnia pogoda sprawiała, że na rynku wypoczywały całe rodziny. Proszę Państwa, ta ceremonia paraduje po mieście. Prosimy o podejście bliżej. Proszę sobie, tak jest zwyczaj, słuchajcie, wszędzie gdzie podróżujemy, przecinamy kiełbasy lokalnych produktów. Wspólnie z panem profesorem Kowalczykiem, tutaj wielka współpraca. Proszę Państwa, i uwaga, uwaga, ceremonia, prosimy o aplauz muzyczny, brawo! Wielkie brawo! I zmierzają w stronę ponad półtonowego pyka. Przypomnijmy, chluba Porka Cwanskiego województwa Połowina. Będzie znaczy, że przewiduje jakieś przemówienia, byśmy chcieli wystartować. Czy coś będzie? To ja to, jeżeli go nie słyszysz, czy jakieś są przewidziane przemówienia? Nie? Czy nie może wiedzieć? Szanowni Państwo, Panie i Panowie, Pan Noska, zobaczcie, jacy piękni seniorzy, znakomicie przygotowani. Panie, macie szczęście. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, zapraszam. Scena główna, Pan Noska. Świetnie, mamy. Tu będziemy? Oczywiście. Okej. Byk został objedzony do kości, podobnie jak zdecydowanie mniejsze pieczone prosie, ale za to rzeszowianie jedli swojemu prezydentowi miasta z ręki i to niemal dosłownie. Pytanie. I nie jest to zupa resztkowa. Zresztą dostojni goście nie omieszkali osobiście przekonać się, czym karmieni są rzeszowianie. Bardzo im smakowało. Pod ratuszem dalej częstowano i edukowano, a tymczasem artyści teatru z głową w chmurach wraz z muzykami zespołu Poznań Brass zapraszali na wieczorny koncert. Cieszymy się, że jesteście tak licznie i będziecie z nami dzisiaj się świetnie bawić. Szanowni Państwo, jesteśmy od wczoraj w Rzeszowie, jesteśmy Wami zachwyceni, fantastyczna publiczność, piękne miasto, świetnie zarządzane, jest naprawdę super. Cieszymy się, że Świętomierz Polski trafił tutaj do Was. Mam nadzieję, że smakowało, apetyty dopisywały, dzisiaj sporo ludzi tutaj odwiedzało rynek i nie tylko, mnóstwo atrakcji. Szanowni Państwo, ja tylko wyjaśnię gwoli sprawiedliwości. Świętomierz Polski jest finansowany z funduszy promocji polskiego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego. Szanowni Państwo, również dzisiejszy koncert jest z tych funduszy finansowany. Drodzy Państwo, Panie i Panowie, przed Wami gorąco oklaskiwana, wiwatujemy
Gwiazda Wieczoru! Witam wszystkich moich przyjaciół! To niezwykłe wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie i Ogólnopolskim Cechem Rzeźników Wędliniarzy Kucharzy. Patronował mu minister rolnictwa i rozwoju wsi, a także wojewoda podkarpacki. Piąta edycja udowodniła jasno, że warto stawiać na tak smakowite kultywowanie patriotyzmu kulinarnego.